DamianGospodarz.pl, tydzień gospodarza. 900 tysięcy na rozwój produkcji prosiąc, przy czym gospodarz rolnik musi spełnić m.in. warunek wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Musi być nie mniejszy niż 10 tysięcy euro i nie większa niż 25 tysięcy euro ta zdolność ekonomiczna. Jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego, wielkość ta ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tysięcy euro i nie większa niż 200 tysięcy euro. Od dnia 29 marca do 27 maja. Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze rozwoju produkcji prosiąt. W tym samym czasie wnioski na modernizację mogą składać także gospodarze i rolnicy produkujący mleko krowie czy produkujące bydło mięsne. Ogłoszone nabory przez prezesa ARiMR są realizowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. I przypomnijmy, maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014-2020 na rozwój mleka krowiego lub bydła mięsnego może wynieść 500 tysięcy złotych, a na rozwój produkcji prosiąt, jak już wcześniej przytoczyliśmy, 900 tysięcy złotych. Kupno, sprzedaż ziemi będzie łatwiejsze w Polsce. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne. Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat na okres, przez który nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość. Nabyta nieruchomość nie może być sprzedana ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo. Zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Uwaga plantatorzy i punkty skupu owoców warzyw. Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednio tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy pamiętać, że każdy podmiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce, warzywa są narażone na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz. Polska więcej importuje baraniny niż eksportuje. W 2018 roku polski eksport żywca i mięsa baraniego wyniósł 882 tony, a import 1031 ton. Oznacza to, że Polska przestała być eksporterem netto, a stała się importerem netto baraniny. Najwięcej owiec dostarczono do Włoch, 61% eksportu żywca, i w Holandii 28%. Mięso było sprzedawane do Francji 65%. Polska nie sprowadzała w 2018 roku żywych owiec, a tylko mięso. Przywożone jest z Nowej Zelandii 46%, Wielka Brytania, tutaj import stanowił 22%, Irlandia 13%, Niemcy 14%. Cena w eksporcie mięsa wyniosła w 2018 roku 6,10 euro za kilogram, a w imporcie 6,80 euro za kilogram. Polska wołowina jest bezpieczna, jak wynika z konferencji prasowej poświęconej wnioskom i działaniom po audycie Komisji Europejskiej. Trwają prace nad ustawą weterynaryjną. Są już opracowane założenia, poinformował minister. Szef resortu rolnictwa podkreślił także, że kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną i przez unijnych audytorów nie stwierdziły żadnych zagrożeń dla konsumentów. Wskazano jednak na pewne uchybienia, które dotyczyły przede wszystkim dokumentacji. Zgodnie z oczekiwaniami unijnymi, a także np. ze strony USA, zamierzamy wprowadzić w zakładach nadzór urzędowy lekarzy weterynarii nad ubojem zwierząt. W projektowanej ustawie weterynaryjnej proponuje się m.in. zaostrzenie kar za fałszowanie żywności, a także zwiększenie ilości etatów w Inspekcji Weterynaryjnej. Bank BGŻ BNP Paribas już po raz czwarty organizuje unikalny na rynku cykl 8 konferencji skierowanych do przedsiębiorców z branży agro – Agroakademia. Podczas tegorocznej edycji Agroakademia poruszone zostaną następujące tematy – perspektywy i wyzwania dla rolnictwa po 2020 roku, koszty energii w gospodarstwie rolnym, nowa dyrektywa azotanowa, sytuacja na podstawowych rynkach rolnych, dwa pokolenia i jak się porozumieć. Aby wziąć udział w Agroakademii, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Agroakademii pod adresem www.agroakademia.com.pl.